Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania słuchowiska na podstawie książki Małgorzaty Oliwii Sobczak zatytułowanego Szrama. W rolach głównych Baśka Liberek, Kamil Próban. Narrator Waldemar Barwiński. Scenariusz i reżyseria Michał Podsiadło. Spotkanie się dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie. Carl Gustav Jung. Miłość jest siłą natury. Choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli, możemy jej rozkazywać w takim samym stopniu, w jakim możemy rozkazywać księżycowi. Dr. Debra Annapol. Prolog. Przesiąknięty zapachem starej boazerii korytarz tonął w ciemności. Mężczyzna niemal nic nie widział, ale szedł pewnie. Znał tutaj każdy kąt, każdą krzywiznę deski. Podłoga znajomo skrzypnęła pod jego ciężarem, gdy stanął na progu i sięgnął do włącznika światła, które rozbłysło raptownie, rozrzedzając wpadającą przez okna noc. Zmrużył oczy. Świeżo wyremontowana kuchnia nie pasowała do tego domu. Biała, połyskująca, estetyczna na tle reszty pomieszczeń wyglądała jak statek kosmiczny. Znów ruszył przed siebie, a gumowe podeszwy jego butów odkleiły się od laminowanej posadzki. Otworzył lodówkę, zajrzał do środka i wybrał kilka produktów. Wyjął z szafki talerz, położył na nim dwie kromki chleba, cienko rozsmarował masło. Szynka, ser, pokrojony w plastry pomidor. Zgrzytnęła szuflada, zabrzęczały noże. Jednym z nich, największym, o lśniącym, gładkim ostrzu i drewnianym trzonku, przekroił kanapki na pół. Odsunął krzesło od stołu, usiadł i zaczął jeść. Nie śpieszył się, przeżuwał powoli, rozkoszował się każdym kęsem. Lubił takie momenty. Lubił się zanurzać w błogiej codzienności, delektować drobnymi rzeczami. Gdy skończył, wstał i podszedł do zlewu. Odkręcił kran, odczekał, aż spłynie ciepła woda i niebieską gąbeczką przetarł talerz. Myjąc, spojrzał za okno. Szyba odbijała sufitowe światło. W oddali majaczyły rosnące w ogrodzie drzewa. Cienkie, wykręcone niczym artretyczne ręce gałęzie uginały się pod silnymi podmuchami wiatru. Zza chmury wyszedł księżyc, jasny i okrągły, upstrzony ciemnymi, rozsianymi plamkami. Mężczyzna uśmiechnął się kącikiem ust i wziął nóż. Chwilę mu się przyglądał. Ostrze błysnęło i zniknęło pod strumieniem wody. Zgrzytnęła szuflada, zatrzasnęły się drzwiczki szafki. Zgasił światło i wyszedł na korytarz. Znany mu zapach boazerii, skrzypienie podłogi załamującej się pod jego ciężarem, ciężki, świszczący oddech odbijający się echem od ścian. Wszedł do sypialni. Po omacku poklepał się po kieszeni i wydobył z niej latarkę. Włączył, skierował ostry strumień światła na łóżko. Błysnęły oczy, szeroko otwarte, o czarnych, zwężonych źrenicach. Zaświecił latarką tuż obok. Kolejna para oczu. Tak samo rozwartych, ciemnych, pełnych skrajnego napięcia i obezwładniającej grozy. W powietrzu unosił się słodko-gorzki zapach potu. Strach. Wydzielane przez ludzki organizm feromony. Jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne, ekstremalnie podniecające. Szybkim krokiem podszedł do leżącej na brzuchu kobiety. Chwycił ją za związane nad plecami nadgarstki i zrzucił na podłogę. Jęknęła i zaczęła wyć, ale było to wycie matowe, pozbawione siły. Wsadzony w jej usta knebel skutecznie go wygłuszał. Leżący po drugiej stronie łóżka człowiek też zaczął krzyczeć. Tak samo bezgłośnie, tak samo daremnie. Rozpaczliwie się wił, usiłując się oswobodzić z więzów. Podniósł głowę, wykrzywił szyję, starał się coś zobaczyć. Usiłował kontrolować to, czego kontrolować nie był w stanie.
napastnik poświecił latarką w jego stronę. Znów to spojrzenie. Pełne dzikiego przerażenia, zwierzęce, instynktownie pragnące dojrzeć w ciemności nadchodzące zagrożenie. Mężczyzna ruszył ciężkim, energicznym krokiem. Prześlizgujące się po szafkach światło, w lewo i w prawo, w górę i w dół. A potem ciężar na plecach. Co to jest? Co to? Myślał niespokojnie leżący na łóżku mąż kobiety. Dobiegł ich gardłowy szept napastnika, tak bliski skóry ofiar, że wywołał nagłe, bolesne ciarki. Jeśli drgniesz, jeśli choćby usłyszę brzęk sprężyny albo tłuczonego szkła, zginiesz. A płacz. Paniczny płacz wstrząsający ciałem, aż przez chwilę zachwiał się przedmiot położony na plecach. I cisza. Brak ruchu. Opamiętanie. Dobrze. Znów ten gardłowy szept. Przerażający, paraliżujący bardziej niż najmocniejszy cios. Sprawuj się ładnie, a nic ci się nie stanie. Dudniące, niosące się echem kroki. Kobiecy jęk. Jednostajne, donośne szuranie. Szurało ciało kobiety, które mężczyzna ciągnął w ciemności. Doskonale znał tu każdy kąt. W końcu udało mu się przeciągnąć ją do dużego pokoju. Cisnął jej nogami o podłogę. Trzasnęły kości. Ruszył do okna. Ciężko, nieśpiesznie. Sięgnął do zasłony i przeciągnął ją na środek okna. Kółka zaszurały po drążku karnisza. Podszedł do telewizora. Włączył. Na ekranie pojawił się ogromny wąż zaciskający się na ciele królika. Pyton to przeciwnik, któremu lepiej nie wchodzić w drogę. Rozległ się ciepły głos lektora filmu przyrodniczego. Każdy powinien go omijać. Wąż to jeden solidny mięsień. W dodatku jest w ciągłym ruchu. Gdy walczy, jego potęga nie ma sobie równych. Mężczyzna chwilę przyglądał się obrazowi, po czym dostrzegł leżący na sofie koc. Zanurzył w nim zamaskowaną twarz, głęboko się zaciągając, i zarzucił go na monitor. Pokój zalała przytulna czerwień. Stanął nad kobietą i patrzył. Drżała jak osika. Chyba płakała, choć nie był pewien. Słodko-gorzki zapach zrobił się jeszcze mocniejszy. Wznosił się, wypełniał jego nozdrza, wyzwalał w nim uczucie najwyższej przyjemności. Jak bardzo się bała. Oj, jak bardzo. Jak bardzo zasłużyła na to, co ją spotka. Taktyka Pytona jest prosta. Kiedy ofiara wydycha powietrze, zmniejsza się objętość jej płuc, a Pyton wówczas zaciska pierścień. Ofierze coraz trudniej nabrać powietrza, aż w płucach nie ma już miejsca. Kontynuował lektor niskim, aksamitnym głosem. Napastnik narzucił na głowę ofiary leżący na kanapie sweter, uklęknął, podciągnął jej koszulę i jednym ruchem zsunął majtki do kostek, a nogi uniósł, rozkładając je niczym żabie na stole sekcyjnym. Jęk kobiety się wzmógł. Zaczęła się kiwać w lewo i w prawo. Chciała uciec, lecz miała świadomość, że to niemożliwe. Oj, jak się bała. Jak bardzo, bardzo się bała. Nabrał teatralnie powietrza, przytrzymał je i ze świstem wypuścił. Wdech, wydech, wdech, wydech. Tak pięknie pachniała, tak pięknie. Wbił się w nią bez ostrzeżenia. Raz i drugi. I raz i drugi. A ona wyła w knebel. Bezgłośnie i daremnie, choć przecież mocno, usilnie, boleśnie. Życie jest pełne paradoksów. Nie przestaje nas zaskakiwać. Gdy kładła się spać przy mężu, nie przypuszczała, że za kilka godzin skona na dywanie w dużym pokoju. Skona jak zwierzę. Samotna, udręczona, przepełniona najwyższą trwogą. Na pewno nie tak wyobrażała sobie tę noc.
Na pewno nie tak wyobrażała sobie swój koniec. Życie jest pełne paradoksów. Nie przestaje nas zaskakiwać. Pomyślał jej Kat i uśmiechnął się w duchu. Wstał i sięgnął po leżący obok niego przedmiot. Zamachnął się. Mocne uderzenie. Strategię tę wąż stosuje tylko wobec dużej zdobyczy, która jest wystarczająco silna, by się opierać. Z drobną zwierzyną obchodzi się inaczej. Po prostu siłą uścisku miażdży jej wnętrzności, łamie żebra i uszkadza narządy wewnętrzne. W tym przypadku nie ma już mowy o uduszeniu. Przechylił głowę i zastygł w bezruchu, patrząc jak biały, skotłowany sweter, upstrzony tu i ówdzie galaretowatą mazią, nasiąka brunatną cieczą. Ciało leżało nieruchomo, zbrukane, zupełnie martwe. Natężenie strachu powoli malało. Ciszy nie zakłócał żaden dźwięk. Za oknem robiło się jasno. Lubił takie momenty. Lubił się zanurzać w błogiej codzienności, delektować drobnymi rzeczami. Po chwili wrócił do kuchni. Gumowe podeszwy obuwia plaskały o laminowaną podłogę. Zgrzytnęła szuflada. Brzęknęły noże, zatrzasnęły się drzwiczki, zaskrzypiała podłoga. Znów znalazł się w dużym pokoju. Odsłonił kobiecie brzuch i przeciągnął nożem po jej skórze. Ponownie przechylił głowę w bok i wpatrywał się w gładką na brzegach, w pełni zasłużoną ranę, ciągnącą się od pępka do łona. Odetchnął z satysfakcją i skierował się do drzwi wyjściowych. Te zatrzasnęły się za nim z głośnym hukiem. Rok 2020. 1. Huknęło, a Klara Lubańska gwałtownie się obudziła. Usiadła na łóżku i zaczęła nasłuchiwać. Jej serce łomotało pod czarną koszulką na ramionczkach. Skrzypnęła podłoga. Ktoś chodził po korytarzu. Trzasnęły drzwi. Cisza. Oddech kobiety zaczął się wyrównywać. Tętno uspokajać. Wyszedł. I bardzo dobrze. Pomyślała i poczuła ulgę. Zerknęła na zegarek w komórce. Dochodziła 7. Wsadziła pendrive'a do laptopa, zalogowała się i zawiedziona westchnęła. Lubiła, gdy wiadomość już na nią czekała. Wtedy wylegując się w ciepłej pościeli, przeciągała jeszcze minuty, by ją odczytać. Oczekiwanie było przecież tak samo przyjemnie drażniące jak sama treść. Spojrzała za okno. Z szarego jak ołów nieba opadały drobne płatki śniegu. Nie do wiary. Jęknęła pod nosem. Końcówka marca, a zima nie chciała wcale ustąpić. Klara wiedziała, że za godzinę cienka warstewka śniegu zamieni się w burą breję, która będzie się rozpadać pod butami i kołami samochodów. Tęskniła już za ciepłymi, słonecznymi porankami, za pogodnym śpiewem ptaków za oknem, za zwiewnymi sukienkami, w których tak lubiła chodzić. Już niedługo. Pocieszyła się, wstała i włożyła kremowy szlafrok. Przeszła do łazienki, zapaliła kinkiety nad lustrem i wpatrzyła się w swoje odbicie. Drobna postura, jasnobrązowe, grube włosy związane w niedbały kok, długa grzywka rozchodząca się na boki, prosty, nieduży nos, niewielkie, ale ładnie wykrojone usta. Miała 40 lat, lecz wyraźnie dostrzegała sine worki, które rysowały się pod niebieskimi oczami i zmarszczki przecinające czoło. Pewnie gdyby lepiej sypiała, nie wyglądałaby na tak zmarnowaną. Ale mimo skrajnego wyczerpania sen przychodził do niej bardzo późno w nocy. I to od lat. Nie pomagały uspokajające napary, uprawianie sportu, a nawet przepisane przez lekarza tabletki. Tak już miała. Spała jakieś 3 godziny na dobę i nic nie potrafiła z tym zrobić. Naciągnęła palcami skórę powiek,
wydała wargi. Puściła i westchnęła. Może już czas, by udać się do jednego z tych magicznych gabinetów medycyny estetycznej. Może już czas, by przestać się oszukiwać, że starzeje się z godnością, a każda nowa zmarszczka nie zabiera jej sporej części pewności siebie. Może wtedy mąż spojrzałby na nią inaczej. Może ona patrzyłaby inaczej na niego. Mruknęła z powątpiewaniem i jak co rano od 20 lat wzięła lodowaty prysznic, by pobudzić krążenie i przywrócić skórze napięcie. Włożyła wcześniej przygotowany pastelowo-zielony garnitur, usiadła przy toaletce i zaczęła nakładać makijaż na umytą, wykremowaną twarz. Podkład, puder w kamieniu, kredka do brwi, brązowe cienie, tusz, róż do policzków. Od razu lepiej. Niesamowite, że dzięki makijażowi można było odjąć sobie co najmniej kilka lat. Rozpuściła włosy, przeczesała je szczotką, schyliła głowę i potrząsnęła nią energicznie. Pomasowała włosy u nasady, wyprostowała się. Tak, nieźle. Skonstatowała zadowolona i gotowa zeszła na dół. Śnieg za oknem zdążył opaść na przegniły, poziomowy ogrodowy trawnik i pokryć deski tarasowe. Dom spowijała szarość, meble w dużym pokoju tonęły w mroku. Klara Lubańska już miała włączyć światło, gdy usłyszała głośny trzask. Zdziwiona podeszła do tarasowych drzwi i wpatrzyła się w zamykającą ogród ścianę lasu. Przemek nieraz się z nią kłócił, że trzeba zrobić tam płot, ale się uparła, że chce mieć bezpośredni kontakt z naturą. Z powodu unoszącej się mgły stojące 20 metrów dalej sosny były ledwo widoczne. Wytężyła wzrok i czekała. Wstrzymała oddech, jakby bała się poruszyć, by nie przegapić czegoś, co tłumaczyłoby dochodzący z ogrodu dźwięk. Teraz jednak za oknem panowała cisza. Śnieg nieśpiesznie opadał na ziemię, nocny wiatr ustał. Pełen spokój. Klara wypuściła powietrze, a wtedy za szybą pojawiła się nagle twarz mężczyzny. Kobieta podskoczyła i krzyknęła. On zaś uśmiechnął się i zaczął jej dawać jakieś znaki. Klara odsunęła się od szyby i z niedowierzaniem kiwnęła głową. Czego on chce? Co robi w moim ogrodzie? Myślała gorączkowo, przyglądając się mężczyźnie w panice. Czarna kurtka i ciemne dżinsy. Na głowie miał wciśniętą na oczy czapkę z daszkiem. Co pan tu robi? Krzyknęła z całych sił, rozkładając ręce. Przyniosłem to! Słucham? Przyniosłem paczkę. Klara ściągnęła brwi. Dopiero teraz zauważyła, że faktycznie trzymał w ręku jakieś tekturowe pudełko. Odetchnęła. Sięgnęła do klamki i odsunęła przeszklone tarasowe drzwi. Ach, Boże, ale mnie pan nastraszył. Dzwoniłem dzwonkiem, ale nikt nie otwierał. Pomyślałem, że zostawię paczkę od tarasu, żeby nikt jej od frontu nie zabrał. Odparł i wzruszył ramionami. Jego głos był zdławiony, jakby mówił przez zaciśnięte zęby. Wyciągnął dłoń i podał jej pudełko. W tym samym momencie przez uchyloną szczelinę drzwi prześlizgnęła się w pędzie biało-czarna kotka. Mimi? Klara powiodła za nią wzrokiem. Gdzie ty byłaś całą noc? A panu dzięki. Przeniosła spojrzenie na ogród, ale kurier już zniknął. Kuje. Mimo wszystko. Dokończyła zgryźliwie pod nosem i zamknęła drzwi. Zerknęła ciekawie na paczkę. Była zaadresowana do niej. Ciekawe. Przecież nic nie zamawiałam. Zdziwiła się na głos. Kotka zaczęła się łasić do jej nóg, robiąc pomiędzy nimi ósemki. No co? Głodna jesteś, co? Głodny kotek? Lubańska zmiękczyła głos i się schyliła. Zwierzak postawił ogon i zaczął się prężyć pod dotykiem jej ręki. No chodź, kochanie. Chodź, pani do Amku. Skierowała się do aneksu kuchennego, a kotka podążyła truchtem za nią. Odłożyła paczkę na blat i wyjęła z szafki saszetkę z jedzeniem. Miau, miau!
powtórzyła Klara z uczuciem. No chodź ty, mój gadający kocie. Masz, Mimciu, masz. Wypełniła miseczkę posiekanymi kawałkami mięsa drobiowego, a kotka zaczęła wcinać ze smakiem. Klara przyglądała się jej przez chwilę zadowolona, po czym zerknęła na ścienny zegar. A szlak! Syknęła. Musiała się pośpieszyć, bo na pokazywanie mieszkania umówiona była punkt 8. Włożyła brązowe botki na obcasie oraz płaszcz w takim samym kolorze i wyszła na zewnątrz. Obok czmychnęła kotka. Klara przekręciła klucz w górnym i dolnym zamku, asekuracyjnie spojrzała przez ramię i odłożyła go na parapet za doniczkę z zaschniętą werbeną. Wsiadła do auta i czym prędzej odjechała. 2. Detektyw Oskar Korda podjechał pod sopocką komendę policji. We wnętrzu czarnej Alfy Romeo rozbrzmiewała płyta amerykańskiego zespołu SYML You Knew It Was Me. Uderzenia prostych fortepianowych dźwięków miały w sobie dobro. Zazwyczaj słuchał dużo mocniejszej muzyki, ale to właśnie utwory tej grupy leciały wczoraj w mieszkaniu Alicji. Korda uśmiechnął się na to wspomnienie. Namiętny seks, wspólne gotowanie, seans filmowy z popcornem, a potem sen. Nieprzerwany, bezpieczny. Jakby zamknięto ich w jakimś ciepłym kokonie. Nie myślał, że kiedyś jeszcze mu się to przytrafi. Że będzie kogoś tak bardzo pragnął, a jednocześnie umiał zasypiać z tym kimś w jednym łóżku. Choć nigdy nie wyznał jej miłości, kilka razy słowo kocham cisnęło mu się na usta. Tyle, że zawsze czuł w sobie dziwną blokadę i nie potrafił go wyartykułować. Gdy próbował, stawało mu w gardle, jakby było trujące i miałkie, jakby miało zęby gotowe, by gryźć. Zawsze tak miał. Nigdy nie powiedział żadnej kobiecie, że ją kocha, nawet swojej matce, a raczej w szczególności jej. Zignorował tę myśl i zgasił silnik. Gdy otworzył drzwi auta, muzyka ucichła, choć ciągle brzmiała w jego głowie. Śnieg pokrywający cienką warstwą podjazd zaskrzypiał pod jego butami. Korda lubił zimę. Była czysta i prosta, a on od zawsze pragnął czystości i prostoty, bo rzadko gościły w jego życiu. Zatrzymał się na chwilę i spojrzał w górę. Kilka płatków śniegu osiadło mu na dużym, prostym nosie, przeciętym długą blizną policzku i ciemnych, lekko falujących włosach. To będzie spokojny dzień. Mruknął zadowolony, po czym wszedł do ceglanego budynku o przeszklonym, obłym froncie. W środku przywitały go głosy. Wiwat Korda! Gratulacje! 100 lat nad komisarzu! Detektyw przystanął zdziwiony. Na parterze zebrał się spory tłum, a na recepcyjnym kontuarze stały kwiaty. Ktoś trzymał tort, na którym wypalała się pachnąca siarką flara. Ktoś inny wystrzelił konfetti. Ktoś jeszcze inny filmował wydarzenie telefonem komórkowym. Naprzeciw wyszedł mu postawny, łysy jak kolano komendant Juliusz Szewczyk. Komisarzu Korda, chciałem nieoficjalnie, ale z należną pompą poinformować, że za spektakularne wyniki w pracy awansujesz na stopień nadkomisarza. Oczywiście odznaczenie zostanie nadane na oficjalnej uroczystości, jednak już teraz, i to przy wszystkich, chciałem pochwalić twoje osiągnięcia i pogratulować wyższego stopnia służbowego. Szewczyk uścisnął Kordzie rękę. Ten uśmiechnął się nieśmiało i powiódł wzrokiem po twarzach zebranych. Zatrzymał się na jednej z nich. Pracujący w wydziale gospodarczym, ogolony na zero, komisarz Igor Olszewski, którego wyróżniał charakterystyczny pieprzyk między brwiami, patrzył na niego z drwiącą miną. Były mąż Alicji Grabskiej, głośny, skory do rozmów, rzucający żartami na prawo i lewo, był uwielbiany przez pracowników komendy. Ale Korda znał prawdę. Wiedział, że choć nigdy mu tego nie udowodniono, Igor latami znęcał się nad Alicją. Poniżał ją, bił, przepraszał, a potem uderzał jeszcze mocniej, zakrapiając swój gniew alkoholem. Tajfun, bo tak mówiono na Olszewskiego od czasów liceum, potrafił jedynie niszczyć. Szedł po swoje niczym huragan i nie brał jeńców. Korda świetnie zdawał sobie sprawę z tego, że teraz Olszewski musiał być wściekły, skoro to on przed nim zdobył stopień nadkomisarza.
Gratki, psie! Korda poczuł na plecach siarczyste uderzenie. Odwrócił wzrok od Tajfuna i przeniósł go na stojącego obok niego policjanta ubranego w jasny sweter. Paweł Pongowski, nadkomisarz z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, zwany przez wszystkich pająkiem z racji długich, szczupłych kończyn, z uznaniem pokiwał głową. Należało ci się, brachu! Jak budyń kucharzowi! Dokładnie, zmiatasz z planszy! Potwierdził stojący obok partner policyjny Pongowskiego, Adam Kowalewski, Welkita. Miał na sobie czarny t-shirt, włosy jak zwykle związał w kucyk. Świetna akcja z tym morderstwem sprzed lat. Serio, szacun, mordo. Dzięki, ale wiecie, że ujęcie sprawcy to zawsze praca zespołowa. Odparł skromnie Korda. Zespołowa, aha. Mierzący niemal 2 metry Tajfun nagle wyrósł obok nich. No, szczególnie jak laska odwala za ciebie całą robotę. Wiesz, taka laska, co ci jeszcze zrobi laskę. Dodał i zbliżył swoją wykrzywioną gniewem twarz do twarzy Kordy. Widzisz, jak ja umiem się ustawić? Nie wątpię, że zazdrościsz i wiesz, że jest czego. Ja cię kurwo... Olszewski zacisnął pięści. Kowalewski złapał go szybko za ramię i przywołał do porządku. Kucnij na jeża, Tajfun. Kita, nie wpierdalaj się. Panowie. Do grupy szybkim krokiem podszedł komendant Szewczyk. Ja wiem, że wy wszyscy macie wielkie fiuty, ale to nie czas, by je eksponować. Rozumiemy się? No. To prostować się, kurwa. Bo zaraz stop nie zdegraduje, jak mi tu będziecie dzieci nadę odpierdalać. Korda spojrzał na zdenerwowanego komendanta. Szef nieraz był świadkiem sprzeczki policjantów, ale jeszcze nigdy nie zareagował tak ostro. Coś się stało? Zgłoszenie właśnie przyszło. Mamy morderstwo. I to spektakularne. Jak tak dalej pójdzie, to Sopot wyląduje na jedynce wśród najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce. A turystyka się w ogóle pójdzie jebać. I tak przez ten COVID się świat sypie. Sarknął Szewczyk. Słynące z przestępczości siemianowice śląskie to przy Sopocie mały pikuś, nie? Kita zaśmiał się złowieszczo, lecz pod karnym wzrokiem komendanta mina mu od razu zrzedła. Nasz nowy nadkomisarz znów będzie miał szansę się wykazać. Wtrącił Szewczyk, wybierając w ten sposób prowadzącego śledztwo. Pongowski z wyrzutem spojrzał na Kowalewskiego. No co? Kita wzruszył ramionami. Idź, czokraj precla! Wrzucił w jego stronę pająk i pokręcił z niedowierzaniem głową. 3. Drzwi toalety w budynku dziennika trójmiejskiego przymknęły się z cichym zassaniem. Redakcyjny gwar został w oddali. Przez niewielkie okno wpadało do środka szare światło. Alicja Grabska wcisnęła włącznik i zaskwierczały sufitowe, pamiętające czasy PRL-u jarzeniówki, a pomieszczenie zalało jasne światło. Dziennikarka podeszła do umywalki, umyła ręce i automatycznie zdezynfekowała je stojącym obok płynem. Dłonie miała już suche od ciągłej dezynfekcji, ale przynajmniej tyle mogła zrobić, by zmniejszyć ryzyko złapania tego skurwysyna. Czasami wydawało jej się, że gra w jakimś filmie science fiction, ze względu na panoszącego się wszędzie wirusa, ale i z powodu związku z Kordą. To drugie wydawało jej się nawet bardziej nierealne niż światowa epidemia. Z niedowierzaniem pokiwała głową. Wreszcie się jednak uśmiechnęła i zerknęła na swoje odbicie w lustrze. Jej grafitowe oczy błyszczały, a usta wciąż były nabrzmiałe od pocałunków. Przejechała po wargach palcami, jakby znów chciała poczuć na skórze obecność Oskara. Długo się wzajemnie odpychali, ale przyciąganie okazało się silniejsze. Może przeciwności tylko ich wzmocniły? Zawiązały ich drogi w ciasny supeł, a oni poddali się w końcu temu, co nieuniknione? Nieważne. Liczyło się tylko to, że pozwolili sobie na bliskość. Prawdziwą, chciałaby rzec, choć to słowo ją przerażało. Życie nieraz jej pokazało, że prawda to złudna sprawa. Może się rozczłonkować niczym obraz w kalejdoskopie. Kolejne blizny i szramy rozmywają obraz i przestawiają jej szkiełka, zmieniając perspektywę. Nie ma jednej prawdy. Każdy człowiek ma własną. Alicja znów przeciągnęła palcem po ustach. Podgryzające wargi zęby, pełen napięcia oddech,
wilgotny, gorący język. Na tym będzie się skupiać. Obiecała sobie, że odpuści analizowanie, rozbiór na czynniki pierwsze, dzielenie każdego gestu na kawałeczki. Byli razem. I tylko to się liczyło. Zadziornie ściągnęła brwi, rzucając wyzwanie swojemu odbiciu. Będzie dobrze, pomyślała. Wszystko będzie dobrze. Roztrzepała dłonią rozpuszczone, proste, blond włosy, przygładziła je i zadowolona weszła do kabiny. W tym momencie ktoś wpadł z impetem do łazienki. Drzwi odbiły się od ścianki, a sufitowe reflektory na milisekundę zgasły z charakterystycznym asekuracyjnym sykiem. Od ścian odbiły się ciężkie kroki. Ktoś przemierzał pomieszczenie tam i z powrotem, jak lew na wybiegu. Charczący oddech, wdech i wydech. Wdech i wydech przez zaciśnięte zęby. Alicja zamarła i wsłuchiwała się w odgłosy, które niepokojąco niosły się w łazience. Ktoś najwyraźniej miał problem, z czymś sobie nie radził. Czy powinna mu pomóc, czy zostawić go w spokoju? Przecież nie będzie siedzieć teraz zamknięta w kabinie, udając, że jej tam nie ma. To byłoby dziecinne. Podciągnęła spodnie, które zdążyła już opuścić. I tak w takich warunkach nie było szans się wysikać. Bezszelestnie nacisnęła klamkę i wyjrzała. Przed lustrem stał redaktor Mariusz Kierski. Jego rozbiegane oczy płonęły. Gdy zauważył koleżankę, jego twarz natychmiast złagodniała. Uśmiechnął się naturalnie i niewymuszenie. Jego atletyczne ciało się rozluźniło, przybierając nonszalancką pozę. Kierski doskonale umiał zmieniać maski. Grabska nigdy mu nie ufała. Wszystko w porządku? Zapytała jednak. Tak, w porządku, pewnie. Szeroka szczęka Mariusza się wykrzywiła. A u ciebie? Dobrze wszystko? Zmienił temat rozmowy, niedbale poprawiając zaczesane do tyłu jasnobrązowe włosy. Aha. Mruknęła Alicja, uważnie przyglądając się odbiciu Kierskiego, który bacznie wodził za nią wzrokiem, gdy znów podeszła do umywalki. Grabska nie znosiła tego jego spojrzenia. Asystent Szylbacha zawsze patrzył na nią jak na zdobycz, którą dopadnie i rozerwie na strzępy, gdy tylko ta zacznie uciekać. Drzwi łazienki znów się rozwarły. Stanął w nich ubrany w jak zawsze rozciągnięty bury sweter Wiktor Szylbach, naczelny mieszczącego się przy ulicy 1 Maja w Sopocie dziennika trójmiejskiego. Zaskoczony, odchrząknął. Co za spotkanie! Rzucił, poprawiając zjeżdżające na nos grube czarne oprawki. Prawda? Odcięła się Alicja. Ponownie wsadziła ręce pod strumień ciepłej wody. Zdezynfekowała je i zerwała kawałek ręcznika papierowego z podajnika. Na koniec osuszyła dłonie. Wiem, że to niekomfortowe. Szylbach podrapał się po głowie, mierzwiąc i tak roztrzepane, sterczące na boki siwe włosy. Remont męskiej łazienki już zmierza ku końcowi, więc niebawem nie będziemy musieli wpadać na siebie w takim intymnym miejscu. Wyjaśnił i uśmiechnął się przepraszająco. Wspaniale! Sarknęła Grabska, celując zużytym papierem do kosza. Tak. Skoro już się widzimy, jest materiał do zrobienia. TVN kręci reportaż o Zatoce Świń. W łazience rozniósł się dźwięk nadchodzącej wiadomości. Stare ujęcia, ale wzbogacone o aktualny komentarz. Alicja sięgnęła do kieszeni po telefon. Więc dobrze byłoby też mieć coś na podorędziu, jak znowu zacznie się robić głośno o sprawie. Ala? Mhm. Grabska z uwagą patrzyła na wyświetlacz, odpisywała. Słuchasz mnie? Tak. Chciałbym, żebyś ty się tym zajęła. Ja mogę. Wiesz, że to ja pisałem o samobójczej śmierci 14-letniej Anait, także to chyba ja powinienem. Wybacz, Mariusz, ale chciałbym, żeby tym razem zadziałała Alicja, wiesz, zawsze to świeża perspektywa. No tak, ale... Nie ma żadnego ale. Uciął Szyldbach i posłał asystentowi twarde spojrzenie. Myślę, że Mariusz świetnie się sprawdzi w tym zadaniu. Alicja uniosła wzrok znad komórki. A ja na ASAP-ie potrzebuję ekipy. O, jakaś gruba sprawa? Spytał Szyldbach i zmrużył oczy z zainteresowaniem. Bardzo gruba. Odrzekła Alicja i skierowała się do wyjścia. 4. Oskar Korda zatrzymał Alfę przy Junaków w Sopocie.
Na ulicy obsadzonej po jednej stronie wysokim żywopłotem stały już karetka i kilka policyjnych samochodów, a na chodniku gromadzili się gapie. Detektyw, nie wyłączając aplikacji Spotify, wsadził w uszy słuchawki i wysiadł z auta. Bezgłośnie zatrzasnął drzwi samochodu i ruszył w kierunku parterowego domu. Buty zagłębiały się w śniegu, który o dziwo jeszcze się tu utrzymał. Jego kroki współgrały z regularnym bitem, a spokojna muzyka sprawiała, że wszystko wokół rozgrywało się w zwolnionym tempie. Niebieski kogut na dachu ambulansu rzucał rytmiczne światło na rosnące opodal krzewy, płatki śniegu powoli opadały na dachy samochodów, a kobiety i mężczyźni wyciągali wysoko szyję, starając się zajrzeć do wnętrza budynku. Policjant uważnie zlustrował ich twarze, starając się je zapamiętać. Wiedział, że mordercy bywają aroganccy i wcale nie tak rzadko kręcą się obok miejsc zbrodni, które popełnili. Wszyscy gapie mieli źrenice szeroko rozwarte, jakby w ich żyłach pulsowała adrenalina. Korda unosił się ponad tym widokiem, brnął przez paralelną rzeczywistość. Dzięki muzyce świat stawał się miękki, tracił kontury, ginęły bodźce. Dotarł do karetki. Na brzegu platformy siedział otulony w srebrny koc termiczny mężczyzna. Kiwał się w przód i w tył, spoglądając w ziemię nieobecnym wzrokiem. Passatem nadjechał technik kryminalistyczny Jacek Wilczak. Przy krawężniku z tyłu zatrzymał się wóz transmisyjny dziennika trójmiejskiego. Detektyw wszedł przez furtkę i przyjrzał się domowi. Poszarzałe ściany, stara czerwona dachówka, brązowe drzwi wejściowe, do których prowadziły trzy stopnie wyłożone centkowanymi kafelkami. Budynek wydawał się spokojny, uśpiony, zanurzony we mgle, choć Korda doskonale wiedział, że to tylko pozory. Bo właśnie w tym miejscu, w tym zmurszałym budynku, ktoś dwa dni temu przekroczył najbardziej pierwotne, najgłębsze tabu. Odebrał życie drugiemu człowiekowi. Poczuł na ramieniu czyjąś dłoń, drgnął i wyjął słuchawki z uszu. Głosy ludzi, westchnienia, nawoływania. Zniekształcone przez słabe głośniki komunikaty z policyjnego CB radia. Klekot rozkładanego sprzętu, trzaśnięcia drzwi. Chaos, który nadawał kształty rzeczywistości, pozbawiał ją gąbczastej formy. Ofiarą jest 28-letnia kobieta, Eliza Zalewska. Zaczął relacjonować starszy sierżant Adam Gustowski, nazywany w firmie Gustlikiem. Na zwichrzone, zazwyczaj jasne włosy włożył czarną czapkę. Okulary korekcyjne częściowo zaszły mu parą. Z tego, co zdołaliśmy ustalić, sprawca włamał się do domu około 3:00 w nocy. Obudził parę świeceniem latarki po oczach. W ręku trzymał nóż. Nakazał żonie owinąć mężowi ręce z tyłu i nogi w kostkach taśmą klejącą. A potem sam skrępował ręce i nogi kobiecie i zaciągnął ją do dużego pokoju. Tam najprawdopodobniej ją zgwałcił i zatłukł. Korda przeniósł wzrok na mężczyznę siedzącego nadal na platformie karetki. Ten wciąż wbijał spojrzenie w ziemię, kiwając się w przód i w tył. Musiał być nadal w szoku. Gustlik rozłożył ręce i ciągnął. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca położył na plecach mężczyzny wazon bez wody i zagroził, że jeśli wazon spadnie, to go natychmiast zabije. Więc mąż przez cały czas leżał w bezruchu, tak? Na to wygląda. Zalewski podejrzewa, kto to mógł być? Widział twarz napastnika? Podobno sprawca miał na głowie maskę zrobioną z brązowej włóczki. Taką, wiesz, na szydełku, z dziurami na oczy i usta jedynie. Creepy. No, ale creepy to jest dopiero w środku. Także wiesz, też lepiej włóż maskę, bo od zapachu to oczy normalnie łzawią. Czemu mąż zwlekał aż 2 dni z zawiadomieniem policji? Twierdzi, że przez dłuższy czas bał się nawet drgnąć, jakby był w jakimś paraliżu. A potem dopiero udało mu się dowlec do ciała żony. No a że nie mógł się oswobodzić, to uderzał nogami o drzwi. W ustach miał knebel, nie mógł wzywać pomocy. W końcu to walenie nogami w drzwi usłyszał jakiś sąsiad i to on zawiadomił policję.
Oskar zmierzył wzrokiem odległość od drzwi wejściowych do niskiej drewnianej furtki. No dobra. Mruknął, po czym zerknął na czekającego na ścieżce technika w białym kombinezonie, włożył folię ochronną na buty, lateksowe rękawiczki i białą maseczkę. Wchodzimy. Otworzyli drzwi. Te skrzypnęły złowieszczo. Z mrocznego wnętrza buchnął smród. Starej, zmurszałej boazerii, wilgotnych, zgrzybiałych ścian, a przede wszystkim rozkładających się zwłok. Putrescyna i kadaweryna, trupi jad. Zapach śmierci. Wdzierał się w nozdrza policjantów mimo masek zakrywających drogi oddechowe. Intensywny, słodkawy, cierpki. Nie dało się go z niczym pomylić. Korda mocniej zacisnął zęby na miętowej gumie do rzucia, hamując odruch wymiotny i skupił się na otaczających go bodźcach. Ten świat zdecydowanie miał kontury. Był wyraźny, kanciasty i jaskrawy, mimo wlewającej się przez okna szarości. Detektyw uświadomił sobie, że i w jego organizmie zaczęła krążyć adrenalina. Jego wzrok się wyostrzył, wyłapywał wszystkie detale, krzywizny, parametry przestrzeni. Serce przyspieszyło, pompując więcej krwi do organizmu. Poczuł siłę w mięśniach, jakby obudził się na nowo. Szedł powoli korytarzem, a każde skrzypnięcie wydeptanych desek niemal wbijało mu się w mózg. Pokrywająca ściany boazeria miała pomarańczowy odcień, a światło, które włączył jeden z policjantów, sączyło się ze szklanego żyrandola w kształcie półkuli. Korda stanął w progu kuchni. Objął wzrokiem przestrzeń. Ta, w przeciwieństwie do domu, była nowoczesna i sterylna. Panował tu idealny porządek. W zlewie nie było ani jednego brudnego naczynia, chociaż na blacie leżał zczerstwiały bochenek białego chleba. Tuż obok masło w pomiętym papierku i opakowania po serze i szynce. Na desce połówka pomidora, który puścił sok. Ruszył dalej. Po chwili dotarli do dużego pokoju. Smród jeszcze się wzmógł. Korda znów ścisnął zębami gumę, która powoli zaczęła tracić smak. Przesunął wzrokiem po meblach, starając się na razie omijać to, co najważniejsze. Tu wystrój zatrzymał się na czasach komuny. Dwie ciężkie, skórzane sofy, zielone zasłony, zwisające z meblościanki rośliny, wykładzina o barwie ochry, na jednej ze ścian spreparowana ryba piła. Telewizor stojący po prawej wciąż był włączony. Ekran zasłaniał czerwony koc. W tle niosły się dźwięki jakiegoś amerykańskiego filmu, niepokojąca muzyka symfoniczna i podkładany przez Stanisława Olejniczaka dialog. I co teraz zrobisz? No, chcesz mnie aresztować, ha? Nie mam nabojów. A szkoda, bo mogłoby ci to zaoszczędzić bólu. Korda rozpoznał głos Stevena Seagala. Uwielbiam ból. Wrzask, odgłosy walki, spadające przedmioty. Detektyw przeniósł wreszcie wzrok na ofiarę. Leżała pośrodku pokoju, twarzą do góry. Ręce spoczywały wzdłuż tułowia. Na nadgarstkach widoczne były brunatne otarcia. Kostki nóg krępowała srebrna taśma klejąca. Jej głowę przesłaniał niegdyś jasny, a teraz niemal w całości poplamiony krwią i szczątkami mózgu skotłowany sweter. Poplamioną koszulkę podwinięto aż pod szyję. Od pępka do łona ciągnęła się rana o gładkich brzegach. Sprawca się nie pierdolił. Nagle obok Kordy wyrósł Gustlik. Podobnie jak Oskar, nie mógł teraz oderwać oczu od ciała. Ciała człowieka. Choć nie było w tym widoku niczego ludzkiego, jakby morderca, pozbawiając je czci, zupełnie je odhumanizował. Po chwili grobowego milczenia technik kryminalistyczny Jacek Wilczak zabrał się do pracy. Błysnęły flesze. Z brzucha Elizy Zalewskiej wyleciała mucha i wzniosła się w powietrze. 5. Proszę, zapraszam. Klara Lubańska otworzyła kluczem ciężkie grafitowe drzwi i wykonała zachęcający gest ręką. Młoda, trzymająca się za ręce para weszła przodem i zaczęła się z ciekawością rozglądać. Agentka nieruchomości po chwili do nich dołączyła. Piękny dwupokojowy apartament w Sopockiej Kamienicy z 2013 przy Alei Grunwaldzkiej. Trzecie piętro z windą, jak zdążyli państwo zauważyć.
niemal 50 metrów kwadratowych. Tu mamy przedpokój z dużą szafą. Tutaj drzwi do sypialni. Proszę, proszę, zapraszam. Uchyliła ciemnobrązowe drzwi, poprawiła maseczkę na twarzy i wprowadziła klientów do niewielkiego pokoju z łożem przykrytym beżową kapą. Niewielka, ale przytulna. Ma wszystko, co potrzebne. Kolejna pakowna szafa, wygodne półeczki na lampki nocne. Właściciel chce sprzedać mieszkanie wraz z meblami, tak? Upewniła się Aneta Skowrońska, drobna blondynka, której jasną twarz pokrywały liczne piegi. Dokładnie, choć jeśli by państwo sobie tego życzyli, to oczywiście możemy je usunąć. Powiedziała Lubańska, przyjaźnie mrużąc oczy. Przez te maseczki musiała się uśmiechać oczami. Jakby były mi potrzebne nowe zmarszczki. Westchnęła w duchu i z rezerwą zerknęła na Skowrońskich, którzy nie trudzili się założeniem masek. No, ale myślę, że łóżko warto zostawić. Spore, wytrzymałe, stabilne. Oczywiście można by tylko zmienić materac, bo to wiadomo, po kimś... Tak, łóżko idealne dla młodego małżeństwa. Rzekł Michał Skowroński, puszczając żonie oczko. Był widocznie starszy niż jego wybranka. Na oko miał jakieś 35 lat. Ciemne włosy, zarost. Z wyglądu stanowił kompletne przeciwieństwo przypominającej anioła partnerki. Cieszę się. A kiedy był ślub? 5 roku temu. Odpowiedziała Skowrońska i z uczuciem popatrzyła na męża. O, to słodko. Ciekawe, kiedy to pełne miłości spojrzenie zamieni się w pełne niechęci. Pomyślała cierpko. Kiedy to, co wydawało im się w sobie urocze, zacznie drażnić i przeszkadzać. Kiedy zaczną się łapać za słówka, kiedy przestaną ze sobą rozmawiać. Jej też się na początku wydawało, że nigdy się nie znudzi mężem, że wspólne tematy nigdy się nie skończą i że ona i mąż będą co noc uprawiać burzliwy, pełen namiętności seks. Ale w końcu wkradła się do ich życia codzienność. Mąż właściwie przestał ją dotykać. Gasił światło, odwracał się plecami i zapadał w sen. Jego ręka nie wędrowała już w jej stronę. Nie przejeżdżała ukradkiem po jej biodrze, brzuchu, piersiach. Nie interesowała go. Już nie. Jakby się stała przeźroczysta. Proszę za mną, przejdziemy do dużego pokoju. Klara odwróciła się do drzwi, ale kątem oka zdążyła zauważyć, że mężczyzna położył żonie dłoń na pośladku. Zacisnął palce, a ta upomniała go piskliwie. Michał, przestań! No co? Jesteś moją żoną, a my jesteśmy w sypialni. Ty nigdy nie masz dość? Nigdy. Przyznał jej mąż i nachylił się do pocałunku. Lubańska poczuła w żołądku nieprzyjemne ukłucie zazdrości. I tak ta namiętność prędzej czy później się wypali. Pomyślała z mściwą satysfakcją. Po kilku miesiącach, najdalej po kilku latach, ludzie ostatecznie zawsze zaczynają się sobą nudzić. Zacisnęła usta. Kiedy się to zaczęło w jej małżeństwie? Kiedy seks stał się dla jej męża przykrym obowiązkiem? Zawsze ostatnim na liście, zbyt męczącym, bym miał na niego siły. Kiedy ostatni raz obdarzył ją takim spojrzeniem, jak ten tutaj mężczyzna swoją kobietę? Nawet nie pamiętała. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz czuła się przy mężu seksowna i pożądana. Idziemy? Usłyszała głos Michała. Tak, oczywiście. Proszę, proszę. Klara poprowadziła parę do dużego pokoju. Jasny, przestronny salon z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Białe, klasyczne szafki, szeroka wyspa, duży stół, sofa w idealnej odległości do telewizora. No i oczywiście wisienka na torcie. Piękny, ogrodzony zielenią, kameralny taras z bezpośrednim wyjściem z salonu. Dodała i wskazała w stronę niemal w całości przeszklonej ściany. Wow, wygląda lepiej niż na zdjęciach. Tak, całkiem nieźle. No, to porozmawiajmy o cenie. Jak w ofercie, 990 tysięcy. Dużo. Nic się nie da zjechać? W końcu to niecałe 50 metrów kwadratowych. Cóż, metraż nie jest może powalający, ale jak pan widzi, mieszkanie jest ustawne, przez przeszklenia wpada dużo światła. Podłogi wyłożone są wysokiej klasy panelami o wyjątkowej odporności na ścieranie.
Mają izolację cieplną, a to się przekłada na niskie koszty eksploatacji. Wysoki sufit, dźwiękoszczelne okna. Budynek znajduje się w samym centrum Sopotu, a zarazem w cichym miejscu, w drugiej linii od ruchliwej ulicy. Jest nowoczesny, z drugiej zaś strony cechuje go specyficzny dla Sopotu historyczny styl budowy, przez co można powiedzieć, należy do wyjątkowych i komfortowych. No, panie Skowroński, nie ma się co oszukiwać. To bardzo prestiżowa i pożądana lokalizacja. Na te słowa Skowroński cmoknął i wciąż udawał nieprzekonanego. Choć widząc zachwyconą minę jego żony, Klara była całkowicie pewna, że mieszkanie praktycznie jest już sprzedane. A jak z garażem? Miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką to dodatkowy koszt 500 000 zł. Niestety obligatoryjny. Cały teren wokół kamienicy jest ogrodzony. Wjazd samochodem przez otwieraną na pilota bramę. Myślę, że to oferta, której nie da się przebić. Jakby co, można sprzedać i to zapewne z zyskiem. Wie pan, w dobie tego wirusa ludzie rzucają się na mieszkania z wyjściem na taras. Lubańska skwitowała wywód ostatecznym argumentem. Mężczyzna spojrzał na żonę. Ta kiwnęła porozumiewawczo głową. Jej oczy błyszczały radością. No dobrze, podpisujemy. Powiedział i rozłożył ręce. Aneta Skowrońska rzuciła się na męża, po czym para na oczach Klary zaczęła się bezwstydnie całować. Agentka odwróciła wzrok i z westchnieniem zapatrzyła się w kołyszące się za oknem wierzchołki drzew. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.